Przekazywane właśnie do obiegu naukowego kolejne dwa tomy opracowania wyników badań na Cmentarzysku Ciałopalnym w Domasławiu w powiecie wrocławskim datowanym na wczesną epokę żelaza kończą cykl książkowych monografii źródłowych poświęconych temu stanowisku. Trzy pierwsze tomy ukazały się w 2018 roku dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Badania wykopaliskowe na stanowisku archeologicznym w Domasławiu były prowadzone w latach 2006-2008 w związku z budową obwodnicy miasta Wrocławia, będącą fragmentem autostrady A4, i przyniosły wyniki o istotnym znaczeniu dla poznania kilku okresów prehistorii, poczynając od połowy szóstego tysiąclecia przed naszą erą, po czasy nowożytne czyli obiekty z okresu II wojny światowej. Na znacznej przestrzeni badanego stanowiska Odkryto i zbadano duże cmentarzysko ciałopalne funkcjonujące od około 1300 po 350 rok przed naszą erą. Podczas prac wykopaliskowych przebadano ponad 2000 grobów ciałopalnych, z czego 803 były pochówkami z wczesnej epoki żelaza. Groby, najczęściej oprócz naczynia stanowiącego popiennicę ze spalonymi szczątkami zmarłych, zawierały również inne przedmioty głównie naczynia ceramiczne, ale też przedmioty z brązu i żelaza, bursztynu, szkła i innych surowców będące darami lub wyposażeniem grobowym zmarłego. Inwentarz ten stanowiący wyposażenie grobów przekazuje nam treści historyczne, pozwalające podejmować próby poznania obrzędów pogrzebowych, ale też ogólnego obrazu kultury tej społeczności. Gdy podczas badań rozpoczęliśmy eksplorację grobów z wczesnej epoki żelaza, Ukazała się nam nowa społeczność o innym obliczu kulturowym. Wyposażenie grobów przedstawiało nam obraz relatywnie zamożnej społeczności o wyraźnie zróżnicowanej strukturze społecznej oraz utrzymującej rozległe kontakty z głównymi ówczesnymi centrami kulturowymi Europy, co potwierdza duża ilość importowanych przedmiotów, głównie o luksusowym charakterze. Prezentowane tomy przynoszą syntetyczne podsumowanie wyników tych badań i w miarę pełną interpretację pozyskanych źródeł. Oparta jest ona m.in. o specjalistyczne badania laboratoryjne prowadzone przez badaczy z kręgu nauk przyrodniczych. Rezultaty prac wykopaliskowych partii cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza okazują się rewelacyjne dla poznania i nowej interpretacji sytuacji kulturowej na terenie południowo-zachodnich ziem Polski w tym okresie pradzieju. W dużej mierze zmieniają również nasze postrzeganie sytuacji kulturowej w skali europejskiej dla wczesnej epoki żelaza. We wczesnej epoce żelaza ukształtowała się na północnym przedpolu Alp kultura halstacka. Zwana tak od odkrytego i zbadanego bogatego cmentarzyska i kopalni soli w miejscowości Hallstatt w Górnej Austrii. Był to zespół kulturowy o wysokim poziomie rozwoju w ówczesnej Europie Pradziejowej, pozostający w bliskich kontaktach kulturowych z terenami Italii i za tym pośrednictwem z kręgiem cywilizacji śródziemnomorskich. Kultura halsztacka objęła swoim zasięgiem tereny od wschodniej Francji przez południowe Niemcy, Austrię, po północno-zachodnie tereny Bałkanu i oddziaływała z różnym natężeniem na dalsze tereny Europy. W tym również na obszar dzisiejszych ziem polskich. Za jej pośrednictwem rozprzestrzeniały się osiągnięcia cywilizacyjne, zwyczaje, a także luksusowe wyroby i inne elementy kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej. W dotychczasowych badaniach oddziaływań halsztackich i italskich na ziemie polskie koncentrowano się na inwentaryzacji importów z tych terenów i akcentowano istnienie kontaktów z tym kręgiem kulturowym. Wyniki badań na cmentarzysków w Masławiu stworzyły podstawy do szerszych interpretacji tych powiązań. Społeczeństwo kultury halsztackiej charakteryzuje wysoki poziom gospodarczy i zamożność, zwłaszcza części ludności, będącej wyróżniającą się grupą rodzajem halsztackiej arystokracji. Grupa ta, kierując się myśleniem dynastycznym, zakłada swoje wydzielone siedziby. Jak również cmentarzyska, albo też wydziela dla siebie partie na większych obiektach cmentarnych. Chowa swoich zmarłych w okazałych grobach kurchanowych, zwanych książęcymi, z bogato wyposażonymi komorami grobowymi na wzór etruskich domów zmarłych. Utrzymuje bliskie kontakty handlowe z kręgiem cywilizacji śródziemnomorskiej, naśladując tamtejsze zwyczaje i sprowadzając dla siebie prestiżowe, luksusowe wyroby. Te cechy kulturowe posiada również społeczność chowająca swoich zmarłych na cmentarzysków w Domasławie. Zachowując jednak w pewnej mierze lokalne tradycje, nadaje obliczu swojej kultury regionalny charakter. Pozyskane źródła na omawianym cmentarzysku oraz np. w Kietrzu na Górnym Śląsku wyraźnie potwierdzają kształtowanie się na Śląsku, a także jak wiele na to wskazuje w przyległej części Wielkopolski, wiodącej warstwy społeczeństwa, analogicznej do arystokracji halsztackiej. Również ta wiodąca grupa wyodrębnia swoje siedziby, np. poprzez otoczenie części osady rodzajem palisady, czego przykładem jest zbadana przez nas osada w Milejowicach, w pobliżu Domasławia. Wreszcie arystokracja ta chowa swoich zmarłych w okazałych grobach komorowych, których blisko 300 odkryliśmy i zbadaliśmy w Domasławiu. Ich inspiracją były zapewne wzorce płynące z południa za pośrednictwem kultury halsztackiej. Komory grobowe miały spełniać funkcję domu dla zmarłego, którego wyposażano w niezbędne przedmioty użytkowe, np. zastawę stołową w postaci nawet 50 naczyń ceramicznych, czy też luksusowe, w dużej mierze importowane z kręgu halsztackiego i północnej Italii przedmioty prestiżowe, np. ozdoby, Naczynia i broń wykonania z brązu, w tym wysokiej wartości miecza. Z południa nie płynęły na Śląsk i do społeczności chowającej swoich zmarłych na interesującym nas cmentarzysku. Jedynie wyroby kultury materialnej, ale też idee funkcjonujące w kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej. Badacze wskazują, że we wczesnej epoce żelaza w Europie miał miejsce proces mediteranizacji, czyli mody. Na kulturę śródziemnomorską. Jej wyrazem jest m.in. upowszechnianie się pięknej ceramiki malowanej o wysokich walorach artystycznych. Tym procesem objęte były też tereny Śląska i części Wielkopolski. W grobach z cmentarzyska w Domasławiu wystąpiło kilkaset pięknych egzemplarzy tej ceramiki. Najokazalszym przykładem jest czterokołowy wózek. Niezależnie od artystycznych walorów egzemplarza, Zdaje się być on również potwierdzeniem dotarcia do tej społeczności zwyczajów znanych z starożytnej Grecji i kręgu kultury halsztackiej, polegających na przewożeniu zmarłych na miejsce spoczynku, na wozach. W naszym przypadku dominował jednak obrządek ciałopalny, stąd też symbolem tego zwyczaju jest miniaturowy wózek ceramiczny. Przywołane w tym miejscu fakty, które szczegółowo prezentuje nam tom czwarty, Uzasadniają ważną nową hipotezę, mówiącą, iż społeczeństwa wczesnej epoki żelaza ze Śląska i części Wielkopolski nie kontynuowały tradycji tzw. kultury pól popielnicowych wywodzących się jeszcze z epoki brązu, ale stały się regionalną prowincją kulturową kręgu kultury halsztackiej i były włączone w ówczesny główny nurt cywilizacyjny Europy. Na koniec koniecznie przywołać należy jeszcze jeden ważny aspekt rezultatów badań w Domasławiu. Dostarczyły one bardzo dużej kolekcji zabytków o niesłychanych walorach artystycznych i poznawczych dla naszej przeszłości. Stały się przez to cennym materiałem wielu wystaw muzealnych, prezentowanym we wszystkich głównych muzeach w Polsce oraz w wielu muzeach zagranicznych. Wydanie wszystkich pięciu tomów dotyczących cmentarzyska w Domasławiu przez fundację przyjaciół Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.